Witajcie na kanale Dzieciaki testują. Dzisiaj będzie film o piórniku. O piórniku, chyba piórniku idealnym, przynajmniej na ilość piórników, jaką miałyśmy. Martyna jest w pierwszej klasie. We wrześniu zaczęła pierwszą klasę. Teraz kończy się marzec i od września do marca no nawet nie wiem ile piórników, ale kilka tych piórników miałyśmy. Albo nosiła dwa piórniki, bo jednokomorowy standardowy piórnik był za mały. Albo później miała piórniki, w których nic nie mogła znaleźć. Postanowiłam pewnego feriowego, zimowego dnia znaleźć piórnik idealny i przeszukałam bardzo dużą część internetu w temacie piórników. I znalazłam piórnik. Czy jest tutaj gdzieś napisane, co to jest za piórnik? Tutaj jest coś napisane. Martyna pokolorowała Derform, jak dobrze widzę. To jest piórnik, tak jest, Derform.com. Więc jest to piórnik marki Derform. Jest on większy niż standardowe piórniki jednokomorowe i jest on, zobaczcie jaki gruby, jest gruby, ale lekki, niesamowicie lekki piórnik. Nie mam pojęcia, czy są inne wzory. My szukałyśmy piórnika z koniem, musiał mieć konie. Tutaj ma piórko. Tutaj też ma wzór łapacz snów, piórka, konie. Martyna zakochała się w nim od pierwszego spojrzenia, bo generalnie wyglądało to tak, że znalazłam kilka różnych rodzajów piórników, które wydawały mi się, że będą najlepsze, żeby nosiła jeden piórnik, nie dwa, żeby ten piórnik miał część z gumeczkami, ale też, żeby można w nim było nosić klej, nosić gąbkę, pisaki suchościeralne, bo to u nas w szkole jest używane, te takie grube mazaki, zaraz zresztą zobaczycie, więc musiał mieć też piórnik miejsce, żeby to mogła ze sobą nosić. No i kilka różnych piórników wydawało mi się najodpowiedniejszych, tam były bodajże 3 albo 4 i końcowy wybór z tych piórników należał do Martynki. One się między sobą różniły, więc nie wiem, może tamte też by się nam sprawdziły, ale gdy przyszedł piórnik ten, bo nie widziałyśmy go wcześniej na żywo, kupiłyśmy przez internet i zobaczyłyśmy jaki on jest wielki, to już nam się buzie uśmiechnęły, że na bank wszystko się w nim zmieści. Otwieramy. Piórnik był z wyposażeniem, aczkolwiek nam na tym zupełnie nie zależało, no ale jak już jest, to Martynka wszystko sobie zostawiła tak jak jest. Linijka, 3 długopisy, chociaż nasze dzieciaki jeszcze nie używają długopisów, jeszcze piszą ołówkami w zeszytach. Plan lekcji, który Martyna zestawiła na drugi rok, no bo teraz już jest marzec, za chwilę czerwiec, stwierdziła, że od września sobie napisze nowy plan lekcji. Pisaki i zobaczcie, to jest ta klapka od góry, można powiedzieć, a w środku, tu gdzie są pisaki, jest jeszcze klapka, gdzie mamy z drugiej strony kredki, tutaj mamy ołówki. Minusem jest to, że wypada stąd ta gumka i to ostrzytko, ale to nic, bo tutaj jest taka gruba komora, no i zobaczcie to, tu nam wchodzi wszystko. Klej, nożyczki, zobaczcie, nie patrzcie na tą gąbkę, Martyna ją popisała, ale nie chce innej, kupiła mi inną gąbkę, na koniec nie chcą nosić tą, to jest gąbka do tabliczki suchościeralnej, nasi pierwszoklasiści mają takie małe tabliczki w szkole, każdy w swojej szufladce i tam nie wiem co piszą, ale coś piszą, są mazaki do tej tabliczki właśnie, chyba dwa kolory, tak, nożyczki, klej i kostka, jeszcze na matematyce czasem używają kostki do jakichś tu losowych zadań i to wszystko się tutaj mieści, no jestem po prostu zachwycona tym piórnikiem. Jest on nawet całkiem lekki, bardzo pojemny. Nawet tu jeszcze by się pewnie coś zmieściło, żeby powkładać tak w razie czego, ale nie ma takiej potrzeby, bo wszystko się mieści w
tej saszetce. No piórnik jest po prostu genialny. Strasznie się cieszę, że Martyna chciała ten piórnik. Trochę się obawiałam, że ta komora będzie za mała na te kleje, nożyczki i te pisaki. Jedną ręką bym się tak trochę ciężko zapina, dwoma rękoma jest zdecydowanie wygodniej, ale okazało się, że jest wystarczająca, bardzo dużo miejsca w tym piórniku, no jest po prostu świetny i chciałam Wam go pokazać, bo mało wnętrz tych piórników generalnie można znaleźć w internecie. Ja się naszukałam bardzo, żeby właśnie poszukać wnętrz piórników, jak one wyglądają, ile mają miejsca i ile one w środku mieszczą. Ten jest świetny. Jest świetny, jest naprawdę świetny i strasznie się cieszę, że go mamy i myślę, że załatwi nam tutaj piórnikowy etat do trzeciej klasy, mam nadzieję. Nie wiem, jak to później będzie wyglądać. Na razie mamy ten. W przyszłym roku jeszcze na pewno będzie ten. Nie mam pojęcia, jak to się szybko zmienia i jak dzieciaki, w jakim tempie chcą nowe te piórniki, tornistry, plecaki. Jak to będzie wyglądać dalej, jeszcze nie wiem, ale na razie mamy piórnik. Ten jest najlepszy ze wszystkich, które dotychczas mieliśmy i polecam. Jeżeli też macie do noszenia jakieś pisaki, mazaki, nożyczki, kleje, te gąbeczki, to polecam piórnik. Nie mam pojęcia, czy są inne wzory, ale na pewno zobaczycie na stronie Derform. A ja już Wam dziękuję za uwagę. Pozdrawiam. Do usłyszenia w kolejnych filmach.